Witam Was. Opowiem Wam dzisiaj, jak zrobić sobie oświetlenie darmowe na domku. No, prawie darmowe, bo najpierw trzeba je kupić, żeby później używać za darmo. Także tutaj widzicie ten domek z tyłu i zaraz Wam tutaj to wszystko pokażę, jak to jest porobione i jak działa. Także zapraszam na krótki filmik. Tak jak widzicie, są to lampy LED-owe z czujnikiem ruchu. Są ładowane na dachu, też zaraz Wam pokażę, poprzez takie małe paneliki. W dzisiejszych czasach, gdy ten prąd jest taki drogi, to naprawdę super się to sprawuje. Już rok temu też nagrałem ten taki filmik podobny. Także już przez rok czasu one mi świecą i żadnych awarii nie ma. Wystarczy godzina, dwie słońca w dzień i się po prostu ładują i działają. Mam je zamontowane na dachu, też blisko moich paneli fotowoltaicznych, pod tym samym kątem do słońca. I nic się nie dzieje, naprawdę. Rok czasu, zero jakichkolwiek problemów. Załączają się, włączają się. Jak tylko wykryją ruch, czyli mnie, czy tam obojętnie kto by tutaj podszedł bliżej. Zaraz to Wam tutaj to wszystko pokażę, jak to tutaj działa dalej. Tu akurat wchodzę do szopki i też mam tam jedną taką lampeczkę, która tylko wykryje mi ruch i już się zapala. Także darmowe oświetlenie jest. Ileś tam sekund świeci, po czym gaśnie. Ale jak się z zasięgu tego czujnika, to cały czas świeci. Także super, nawet w szopce się sprawdza to oświetlenie. Te paneliki raz na jakiś czas wchodzę, żeby je obczyścić od ptaków, wiadomo co zrobią. I się nic z nimi takiego innego nie dzieje. Za jeden taki płaciłem wtedy, w tamtym roku, jakieś 40 bodajże złotych. Także się to zwróciło. Tutaj zobaczcie, jak to się już świeci wieczorową porą. Jak to wygląda. Tutaj wchodząc jakieś 10-15 metrów już w odległości od tych czujników, jak się pojawiam, to lampy się zaczynają zapalać. W ten sposób oświetlają ścieżkę do domku. Także naprawdę polecam, jeśli ktoś gdzieś znajdzie w sklepie, bo mówię, to w tamtym roku kupowałem, nie wiem, czy teraz jeszcze będą. Super sprawa. Naprawdę darmowe. Teraz to już jest darmowe, nie? Oświetla, ładnie to wszystko widać, jak się nie idzie się przede wszystkim po ciemku. I w miarę widno, jest takie niebieskie światło. Także jest ok. Tutaj jeszcze mam przy trackerku moim fotowoltaicznym też takie lampki. Też one się zapalają, jak jest czujnik ruchu. Tutaj dalej podejdziemy troszeczkę na drzewie. Mam następne dwie w okolicy kojca mojego psa. Tunero. Tyle, że one częściej się zapalają, bo co jakiś czas jak on chodzi, to się zapalają, ale też w dzień te słońce wystarczająco naładuje, żeby się świeciły. Ogólnie mam tych lampek wszędzie 7 rozmieszczonych. Także 7 razy 4, 40 zł, możecie sobie policzyć, ile na nie wydałem. Niecałe 300 zł. A teraz jest cały czas czerpany prąd darmowy ze słońca, jak i wszystkie inne rzeczy w moim domku. Bo nie jestem podłączony do sieci energetycznej, jak to wiecie o tym. W dzisiejszych czasach nie widzę innego rozwiązania. Po co to płacić? Wystarczy raz zapłacić i mieć już na długie, długie lata. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam Was i do następnego razu. No i jeszcze raz. Cześć Wam. Na razie.